Jak już umierałam z tobą, podmęczona troszkę. To nie wiem, co to jest ta posypka ta. Boję się, że to jest jakiś kalmer czy coś. Chyba to zrobię. Moi drodzy, jestem już w Warszawie i jestem zmęczona i tak naprawdę nie wiem, co robić. Totalnie jakby nie mam pojęcia, co robić ze swoim życiem aktualnie. No nie mam siły sprzątać tutaj, nie mam siły na nic, sobie tak mało dzisiaj spałam. Pójdę sobie kupić mojego ukochanego croissanta z pistacją, usiądę sobie. Włączę coś, albo nie włączę coś, po prostu usiądę, odpocznę i może mnie po prostu zbierze na sen. Ogólnie niesamowicie tutaj być i tak patrzę, co się zmieniło, tutaj patrzę, wykupują mi połowę osiedla, no trudno. Duża przestrzeń, nie wiedziałam, że ten pokój mój jest aż tak duży, ale jest okej, jest w porządku. I naprawdę cieszę się, bo miałam dużo opieki nad moimi roślinami i żyją. I niektóre mnie nawet zaskoczyły, że się tak bardzo rozwinęły. Jestem roślinową mamą, naprawdę jestem z nich dumna, że one się tak rozwinęły. Bo super, że urosły tak fajnie. Największą przykrością jest to, że spadł mi obraz stąd, z mojego Moulin Rouge. No i się troszeczkę połamał, dobrze, to była pleksa, więc będę musiała kupić nową, a i tak będę kupowała tutaj kilka jeszcze pleksji, bo mam dużo plakatów do powieszenia. A co jest w ogóle, chcę zrobić tutaj tą ścianę taką trochę większą, że będzie prawie ta cała ściana. I może o ta, będą jakby tak dotąd, będą właśnie takimi obrazami i zdjęciami przylepiane. To jest mój pomysł, żeby to zrobić, ponieważ tutaj w ogóle będzie dużo zmian w tym pokoju robione, bo przeprowadza się do mnie siostra już w październiku, nawet może w połowie września, więc muszę zrobić miejsce z mojego biura, studia, które miało tam być. Tutaj muszę to zrobić, więc muszę pozbyć się też kilku rzeczy, trochę poprzemyśleć, jak to, co zrobić, żeby wstawić tutaj tak naprawdę rzeczy z stamtąd. Więc pewnie jakieś zakupy w jesienne w IKEA będą, ja się nie mogę doczekać, bo ja lubię takie rzeczy. Już mam pomysł, co kupię i w ogóle jak to ogarnę, ale to w przyszłych odcinkach. Jutro jedę do Białegostoku odwiedzić rodzinkę, muszę iść do ortodonty na takie, nie była moc 2,5 miesiąca, więc chciałabym to już mieć z głowy, bo chcę już w końcu zdjąć ten aparat. Mam już go od listopada, będzie 4 lata i mam dosyć, to miało być proste, krótkie noszenie aparatu, a wyszło, że 4 lata, 2 lata dłużej niż powinno być, ale zdejmujemy niedługo, więc mam nadzieję, że pani będzie miała dla mnie dobre wiadomości. O, fajnie, że wszystko żyje. Pochoda. Stolica lodów i pączków, zarąbiste są te rzeczy. Muszę przejść na jakąś dietę po tej podróży i po tym wszystkim, ale zasłużyłam, patrzę na tą pistację, patrzę na takie... Tak, muszę przystąpić glas. Zasnęłam, tak jak myślałam. I spałam właśnie, jest godzina prawie 18. Tak to jest, jak się po prostu nie śpi. Cały raz, cały dzień. Wstałam, bo chcę bardzo iść do kina dzisiaj. Sobie po prostu odpocząć. Mam nadzieję, że w kinie nie zasnę. To było w sumie śmieszne. Jutro jedę do Białegostoku, tak jak mówiłam. W ogóle idę na Deadpoola i Wolverina. Specjalnie obejrzałam, jak mi nie było w czasie podróży, obejrzałam wszystkich X-Menów, wszystkich Wolverine, jakby wszystko z tego uniwersum. Bo ja uwielbiam Marvela, naprawdę. Tylko nigdy nie oglądałam X-Menów, a X-Meni to są... To chyba Marvel, tak? Jak wiedziałam, że jest Deadpool, a Deadpoola uwielbiam, bo Ryana Reynoldsa uwielbiam. I to myślałam, aha, dobra, pójdę sobie, bo jest Ryan, ale dowiedziałam się, że jednak trzeba obejrzeć troszeczkę, żeby wiedzieć po prostu, o co chodzi też w filmie. Więc obejrzałam wszystko, te 10 filmów. No i zobaczymy. Ja słyszałam bardzo dobre opinie o tym filmie. No i idę się przekonać. Po prostu chciałam się zrobić i tak odpocząć. Wrócę, będę się pakować. Będę je rozpakowywać i potem pakować do Białegostoku, ale no, masakra, jestem taka podmęczona, taka w ogóle naprawdę, się tak cieszę, że już jestem w tej Warszawie, bo jest tak piękne powietrze,
Słuchajcie, 22 stopnie, a w Hiszpanii było 30. I jest tak cudownie, jakby... Tęskniłam bardzo za tym miejscem. Niedługo będzie jesień, a jestem totalną jesieniarą, tak jak zawsze mówię i... No nie mogę się doczekać tych właśnie... tych dni jesiennych. I cieszę się z Deadpoola. Mam ochotę kupić sobie ogromne naczoski z Coca-Colą i po prostu... Upoczywa plamy. A jak jest to naprawdę? Czy kapsułka wystarczy do ubrania? Z 10 trudnymi i częstymi plamami ubraliśmy z samą kapsułką i z kapsułką oraz waniszem. Jestem w filmie, teraz czekam na napisy końcowe, ale mało osób, bardzo dużo. Bardzo dużo mało osób zostało na napisy. Ale ogólnie bardzo dobry film. Mega, mega. Kochani, jestem z siebie dumna, ponieważ zawsze mam takie coś. Mogę podążyć sobie maseczkę. Bo dzisiaj byłam w Sephorze i kupiłam sobie właśnie, coś, co wypatrzyłam sobie w Hiszpanii, ale nie wiem, czułam, że może tego nie dowiozę, czy... W ogóle źle nałożyłam tą maseczkę, tak mi ciężko funkcjonować z nią, no ale życie, nie umiem korzystać z maseczek, powinno być, no okej, rozumiem. To te takie popularne, teraz jest wielkie boom na te Sol de Janeiro i każdy kupuje to żółte. Moim zdaniem żółte mi totalnie nie pasuje, jakby ja nie lubię tego zapachu. Mi się wydaje, że przez to, że to pachnie kokosem, a ja nie przypadam za kokosowymi rzeczami. A ten fioletowy, ten skojarzył mi się właśnie z wanilią i takim właśnie jesiennym wejbikiem z fetra ciepłego, więc niby sol, ale jednak mam wrażenie, że to jest taki totalny jesienny zapach. Bardzo mi się podobał, więc kupiłam sobie dzisiaj to przed filmem i jeszcze właśnie tą maseczkę, bo była promocja. No i teraz muszę się trochę wypięknić. Ale dlaczego jestem dumna z siebie, bo zaczęłam ten temat? Zawsze, kiedy ja wracam skądś, z jakiejś podróży, te moje rzeczy, bagaże, wszystko leżą kilka dni, bo ja mi się nie chcę, bo ja właśnie jestem typem osoby, która na początku przychodzi, odpoczywa, 3 dni leży i dopiero jak będzie już przeszkadzać jej ten syf, to dopiero zacznę to sprzątać. A teraz się udało tego, to jakby tego, to jakby to... Udało mi się powstrzymać to i właśnie jak wróciłam z kina, odpoczęłam i zabrałam się za rozpakowywanie, bo musiałam też przypakować rzeczy, które zabieram jutro do Białego Stoku, czy to jakieś pamiątki dla pis... A tak, oglądam reklamy. Oglądam ciągle oczki, jak to zawsze przy jakimś rozpakowywaniu, czy sprzątaniu, czy gotowaniu, czy tak. Mam jeszcze tutaj taki syfix, taki ogromny syfix, ale nie jest aż tak źle, bo już są rozpakowane bagaże, pranie wstawione, to jest też bardzo wielki plus, ale no, tutaj to totalnie w tym mieszkaniu jest teraz syf, dużo kurzu, trzeba będzie odkurzyć, ale zajmę się tym, w ogóle mam 2 imprezy teraz, wracam w środę o 22 tutaj, w czwartek rano idę do pracy, a potem mam imprezę, potem w piątek rano do pracy i potem też mam imprezę urodzinową, w sobotę pracuję i dopiero chyba w sobotę po pracy będę mogła jakkolwiek tu posprzątać. Zaraz słyszycie, mówili. Nie, ja lubię swoje prace, nie żeby coś. Chciałam jeszcze poruszyć temat w sumie filmu, na którym dziś byłam. Ja się nawet nie umiem wypowiadać już. Ja, bardzo mi się podobał ten film, był mega śmieszny. Znaczy, sądzę, żeby bardziej mnie to tak poruszyło i to wszystko, gdybym była właśnie przedpremierowo, gdy nie było tych spoilerów na TikToku, lub po prostu, no dużo, już jest teraz dużo spoilerów się pojawiło w ciągu tego miesiąca, czy w wywiadach, czy właśnie kto się pojawił, to by było dla mnie taką o wiele większą niespodzianką i bym bardziej się cieszyła z tego filmu. Ale i tak było bardzo fajnie, no spodziewałam się wszystkiego, co się wydarzyło. Ja jestem pełna podziwu Hugh Jackmanowi, jak on po prostu wypracował taką sylwetkę specjalnie do tego filmu, żeby wrócić jakby też w wieku, nie wiem, on miał chyba 40 albo 50 lat, więc jakby moje daddy issues się łączyło, serio. Wiecie jaka scena, o mój Boże. I poczucie humoru Ryana Reynoldsa, które totalnie widać właśnie w scenariuszu. Te wszystkie porównania, nawiązania, I love it. Pewnie też niektórych nie zrozumiałam, no bo może nie oglądałam czegoś, co powinnam obejrzeć, ale to już nieważne. Ja poszłam sobie do kina, bo wiedziałam, okej, dobra, chcę, mam tutaj blisko galerię, super fajne fotele, pójdę do kina od razu jak wrócę.
Ja zapomniałam, że kino jest takie drogie. Jakby ja zapłaciłam 80 zł za wyjście do kina. Bilety plus naczoski sobie kupiłam z napojem zestaw i to jest 80 zł. I tak trochę uknęłam i może złamałam jakieś prawo, ale często tak robię. Nikomu nie ufcie. Bo kupuję bilet trochę tańszy, nie najtańszy, ten taki środkowy. I tak zmieniam potem miejsce, bo jest za blisko ekranu i po prostu dostaję obłędu w oczach i nie mogę po prostu patrzeć, więc często zmieniam jakieś poboczne miejsca, jak już nikt nie widzi, jak wiem, przesuwane, więc też tak zrobiłam. No ale... no nikt tego nie sprawdza, więc no co ja miałam zrobić. I było fajnie, teraz właśnie czekam na pranie, wywieszam, ogarniam, idę spać. I jutro do podróży, w podróż. A ja się nie mogę doczekać, bo już następny odcinek będzie miał charakter jesienny, bo już wchodzimy w tą sferę jesienną, więc to będą, wiecie, takie comfy, robienie cynamonek, chodzenie na spacerki w lesie, picie kawki, lumpeksiki, po prostu szukanie ciepłych sweterków. To będzie ten vibe jesienny moich odcinków, więc następny odcinek już będzie jesienny i nie mogę się tego doczekać, bo o, uwielbiam jesień. Uświniłam się. A super szczęście.